Także hej, cześć i siemanderko, witajcie w nowej serii na moim kanale Islanders, gdzie to będę budować piękne, duże miasto kupieckie położone na wyspach na wschodzie mojej mapy, na której buduję już od ponad 2 lat. Islanders Town, bo tak zwie się ta lokacja, jest głównym przesmykiem kupieckim na trasie państw z północy z państwami na południu, między innymi naszym miastem złodziei. Więcej opowiem wam oprowadzając was z pierwszej osoby, a teraz usiądźcie sobie wygodnie i oglądajcie, jak powstaje pierwszy sklep rybacki w mieście. Moi drodzy, jesteśmy już po timelapsie. Jak widzicie, stoi przed nami cały budynek. I powiem wam, widzicie te shadery? Jakby to są shadery, których używałem już nie raz. I to są shadery, na których zacząłem moją przygodę na tym kanale. Jak widzicie, znajdujemy się w miejscu, w którym jeszcze mnie nie było. Jest to bowiem nowa przystań, nowe miasto, znaczy miasto. Będzie to po prostu bardzo duży przesmyk handlowy tak naprawdę. I tak, jesteśmy w końcu na Conquestie. Wiem, że dużo ostatnio było filmów z RimCrafta i różnych tego typu rzeczy, jak nie wiem, też Windcraft i tak dalej. Ale tak, powróciłem w końcu również do moich korzeni, czyli no po prostu do Conquesta. Stwierdziłem, że jest czas, chciałem pobudować, miałem weny na budowanie, także słuchajcie, no nic innego tylko oglądać. Więc jesteśmy tutaj przed domem rybaka i na czym będzie polegać generalnie to miejsce, tak naprawdę ta lokacja. Jak widzicie, mamy tutaj wyspy, które są mniejsze, bądź większe, dłuższe, bądź krótsze, szersze, bądź węższe. No i generalnie są porobione między nimi takie przesmyki wodne wszędzie tak naprawdę. No i generalnie jest to zrobione, jak sobie zobaczymy na naszą mapę. Znajdujemy się, jak widzicie, tutaj w The Islanders Town. Jest to taka miejscówka tak naprawdę, trochę na środku naszej mapy, bo jak widzicie tutaj do boku idąc, mamy Squire's Haven w tym miejscu, tutaj mamy Lost Province, mamy nasze miasto złodziei, mamy Fort Bon Voyage, tak dalej. Tutaj natomiast na dole mamy naszą Pierrosanę cudowną, którą rozbudowujemy bardzo dużo i no troszkę pracy jeszcze tam potrzeba niewątpliwie, ale już to miejsce jest naprawdę spore i jak widzicie nasze miasto też. No, w każdym razie tak, Ocean's Eye, którego jeszcze nie dotykałem, no ale stwierdziłem, że zabiorę się właśnie za robienie troszeczkę tutaj naszego Islanders Town. Jak widzicie, trochę już tutaj powstało, będą właśnie powstawać tak naprawdę te wszystkie wyspy tutaj, te pięć wysp tak naprawdę, będzie zabudowane. W sumie 6, tutaj też troszeczkę, ale troszeczkę już mniej, bo po prostu chodzi o to, żeby tutaj ten cały przesmyk był po prostu zabudowany. Żeby statki płynące gdzieś tam właśnie z północy na południe były zmuszone, że tak powiem, wejść w interakcję tutaj z którymś z tych portów, który będzie tu utworzony. Będą utworzone po prostu takie bramy przejściowe w tych wszystkich przesmykach. No i żeby dostać się po prostu na drugą stronę, będzie trzeba przez nie przepłynąć. No, także tutaj mamy potem przesmyk, który płynie na południe, no i tędy można się dostać tutaj na przykład właśnie do Pierrosany, czy później naokoło tutaj jeszcze do naszego miasta złodziei. No i tak to właśnie wygląda, jest to właśnie taki główny szlak handlowy w tym momencie, no i tutaj też powstanie taka główna siedziba handlowa. No i to miasto ma na zasadzie być tak naprawdę takim miastem mega brudnym, coś jak miasto złodziei, ale jeszcze bardziej, w sensie taką bardziej, nie wiem, drewnianą wersją, taką bardziej żebracką wersją, taką bardziej, nie wiem, jakby to jeszcze można by ująć, ale wiecie o co mi chodzi generalnie. Chodzi o to, żeby te domy wyglądały
jakby tak nabudowane na sobie, wyglądały też w miarę biednie i wyglądały też w miarę morsko, że tak powiem, w sensie nabudowane takie z drewna, żeby mogły się trzymać też właśnie na wodzie, gdzieś tam troszeczkę wzorowane tym miastem na wodzie, które oczywiście widziano w Hobicie. Czy we Władcy Pierścieni, tak. Raczej w Hobicie. Może we Władcy Pierścieni też, nieważne. W każdym razie, mamy tutaj nasz dom rybaka, mamy sklep rybaka tak naprawdę w tym miejscu. Jak widzicie, tak on wygląda. No i rybak nasz ma tutaj również swój garaż. Tak, tak naprawdę tutaj trzyma swoją łódź i może ją tutaj sobie naprawiać. Jak widzicie, ma on tutaj swój warsztat, ma on tutaj oczywiście troszeczkę ciemno, ale jest to oczywiście jak najbardziej intencjonalne, no bo jakby nie zagląda tutaj. Jeśli potrzebuje, przyniesie sobie lampę. Chce tutaj po prostu mieć taki klimat, że po prostu nie ma tutaj czegoś, co tak naprawdę byłoby niepotrzebne. W sensie jest mnóstwo tutaj niepotrzebnych rzeczy, może tak? Ale te rzeczy są tutaj jakby każda rzecz, która tutaj jest postawiona, ma gdzieś swój cel. Czy była postawiona tu kiedyś wcześniej, czy po prostu musi być tu postawiona, bo ktoś ją tutaj porzucił i po prostu nikt inny jej tutaj nie podniósł, bo cały czas jest tutaj mnóstwo przechodnich tak naprawdę w tym miejscu i dużo się dzieje i w ogóle, także po prostu ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy potem. No albo po prostu jest to kompletnie niepotrzebne i też taka rzecz potem nie ma takiej rzeczy w danym miejscu, w którym mogłoby być, jak na przykład lampa tutaj. Dlatego właśnie nie ma, ponieważ gdyby rybak po prostu chciał coś naprawiać, to nie przyniósłby tutaj lampy, ponieważ niestety, ale lampa, no jest to rzecz dla rybaka dosyć kosztowna, no i takowej lampy stracić by nie chciał, gdyby jakiś przechodzień tutaj na przykład wszedł do jego warsztatu, no i zabrałby mu takową lampę. Także i tutaj po prostu nie ma. Oczywiście takie rzeczy jak narzędzia czy coś zostają, no bo jednak trzeba pokazać, że jest to warsztat. To jednak trzeba jakoś tutaj, prawda, dla osób oglądających to miejsce jednak przekazać, że jest to warsztat. W sensie wiadomo, że widać po statku, ale można dodać jakiś mały element. W każdym razie mamy też również trochę piasku, czy jakiś po prostu ziemi, śmieci, różnych rzeczy tego typu, które po prostu się naniosły z wodowania tej łódki i tak dalej. Jak widzicie, no nie ma tutaj zbytnio dogodnego miejsca na to. Myślę, że zrobimy coś w tym stylu na miejsce takie na wodowanie tej łódki po prostu gdzieś tutaj. Byłoby to, myślę, całkiem spoko. No i generalnie plan jest taki, żeby właśnie zrobić te domy takie przyklejone do siebie, nabudowane na sobie, jakby stykające się ze sobą, przychodzące jakimiś mostami na drugą stronę i tak dalej, żeby po prostu to miejsce było takie strasznie ściśnięte. No i po prostu dając tym samym temu miejscu unikatowy klimat, mam nadzieję. Nie będzie ono podobne do Miasta Złodziei, w sensie wiadomo, brzmi tak, jakby mogło być podobne, ale chcę tutaj zrobić totalnie inny klimat. Może tak, ujmę to tak. Chcę tutaj zrobić klimat, który chciałem zrobić w Mieście Złodziei od samego początku. Tam mi to trochę nie wyszło, powiedzmy, poszło to w trochę inną stronę, ale tutaj już jakby w 100% chcę się trzymać planu, który sobie wytyczyłem i mam nadzieję, że mi się uda. I mam nadzieję, że jakoś ładnie to powstanie. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego budynku, który tutaj powstał. Jak widzicie, mamy tutaj lampę na przodzie, która trochę oświetla nam ulicę. Zwisająco mamy również balkon. Wiadomo, balkon niby jakaś dosyć bogata rzecz w niektórych miejscach, można by stwierdzić, ale tutaj jest to dosyć standardowe. No i na przykład ten dom tutaj jest jednym z biedniejszych, ponieważ tak naprawdę są to dwa domy. Jest to dom rybaka ze sklepem dla tego rybaka, więc on ma jakby tutaj dochód z tego sklepu. Ma też możliwość na jakiś w miarę lepszy dom w tej całej dzielnicy, w tym całym mieście handlowym. No ale tutaj obok tak naprawdę mamy miejsce troszeczkę biedniejsze, nawet bym powiedział mocno, ponieważ jest to miejsce zwykłego mieszczana z tego miasta tak naprawdę, który nie ma zbytnio jakiejś takiej konkretniejszej profesji, no ale nie jest też żebrakiem, ponieważ w tym mieście mnóstwo na ulicach będzie żebraków i będę chciał to jakoś pokazywać różnymi tutaj dookoła rzeczami, przy ścianach, gdzieś tu przy drogach tak dalej, po prostu będę chciał pokazywać, że ci żebracy gdzieś tutaj są i się panoszą. W każdym razie chciałbym tutaj wam pokazać ten dom. Zacznijmy może od tego, że tutaj, w tym miejscu, mamy mały odpływ, gdzie można po prostu zmiatać wszystkie jakieś takie, nie wiem, szczyny czy inne takie rzeczy, które się zbiorą tutaj na tych pomostach, po właśnie ludziach tutaj przychodzących, czy innych takich osobach, rzeczach, chciałem powiedzieć. W każdym razie tak, nad nim mamy okno. Takie dosyć klasyczne, w sensie zacząłem go ostatnio używać trochę bardziej. To takie wystające okno, myślę, że bardzo fajny klimat wprowadza.
dodatkowo tutaj jakieś takie zdobienia różne, czy to z item frame'ów właśnie zrobione, czy właśnie chowane za niektórymi takimi trapdoorami, innymi takimi rzeczami. Dodatkowo mamy tutaj dużo właśnie koszy na ryby dookoła, czy takich, czy właśnie takich. Dodatkowo chciałem jeszcze wam pokazać, właśnie tutaj mamy siatkę na ryby, też sobie wisi, właśnie rybak mają tutaj schowaną. No i tutaj też takie główki pododawałem, które też gdzieś tam pokazują właśnie, że takowe rzeczy tutaj są. Jakieś takie rybackie. Ja sobie w ogóle wezmę pochodnie, będzie lepiej nam oglądać te wszystkie rzeczy. Także zawitajmy może do środka tego sklepu. Jak widzicie, na wejściu mamy ładnie pociętą rybę. Może jakiś węgorz, może coś w tym stylu. W każdym razie w trzech kawałkach, fajnie takie znalazłem sobie właśnie. I tutaj za pomocą główek tak naprawdę ładnie pocięta ryba sobie leży. Mamy tutaj właśnie ladę. Za tą ladą oczywiście stałby sobie codziennie rybak, żeby sprzedawać tutaj jakieś różne dobroci. No i tutaj coś sobie tam zarabia, nie za dużo, ale zawsze coś. Tutaj jakoś bogaci ludzie mocno nie będą, nie tak jak w mieście złodziei oczywiście. Ma on tutaj dużo siatek na ryby, czy tam tych koszy, nie wiem jak to do końca nazwać. Dużo ryb zawieszonych, które można oczywiście brać, żeby on tutaj je mógł sprzedawać. Ryby są również tu w koszach porozstawiane, także typowy sklep, nic szczególnego. No poza oczywiście pociętą rybą tutaj ładnie. Właśnie na ladzie. Myślę, że fajnie się prezentuje. Trochę światło oczywiście też w tym miejscu. No i jak przejdziemy sobie tutaj, drzwi nas prowadzą na tył. I mamy tutaj oczywiście wejście do góry, wejście gdzieś na tyły, no i wejście również za ladę. Także dużo wejść. Tak, najpierw udajmy się na tyły, ponieważ mamy tutaj wyjście w tym miejscu, które nas prowadzi pod te oto schody, którymi wcześniej wchodziliśmy. Tutaj mamy właśnie jakieś różne miotły, jakieś różne tam rzeczy, generalnie taki zaułek po prostu, jakieś tylne wyjście na jakieś tam zapasy, no i troszeczkę również brudu, który się naniósł z tupania brudnych butów, mokrych, przemoczonych, zabłoconych i tak dalej, ludzi, którzy po prostu wchodzą codziennie po tych schodach masowo. Także tak to tutaj wygląda, taki jakiś mały tutaj zakątek, oczywiście też należący do naszego rybaka. No i również pod schodami coś w tym stylu się mieści, także tak to wygląda. Wchodząc do góry, wchodzimy sobie właśnie do przedsionku, gdzie mamy tutaj jakieś tam różne fiolki, butelki, trunki, inne takie rzeczy, ponieważ jak rybak, no to wiadomo, jak to się utarło, lubi sobie popić. Mamy tutaj oczywiście na pierwszy rzut oka stolik, przy którym rybak ze swoją żoną może jeść, bo mieszka tutaj ze swoją żoną oczywiście. No i tutaj zaraz obok malutka bardzo kuchnia z miejscem tak naprawdę tutaj takim, nie wiem, jakbyście przynieśli na przykład jakiś wór ziemniaków, strasznie byłby ciężki i tak dalej, gdzieś tam po schodach ledwo daliście radę. No i tutaj macie miejsce właśnie, gdzie można to wrzucić na trochę niższy podest, zamiast gdzieś to wypychać w ogóle strasznie wysoko na te tutaj blaty. Także tu jest miejsce na coś w tym stylu, właśnie takie zaraz przy kominku. No i oczywiście jakieś takie typowe kuchenne rzeczy tutaj są też w tym miejscu. Duża oczywiście szafa mieszcząca w sobie miejsce oczywiście na jakieś butelki tutaj z winem czy innym trunkiem, ginem, prawda, rumem, innymi takimi rzeczami, które tutaj sobie lubi nasz rybak popijać. Z drugiej strony pokoju tak naprawdę, bo to jest jeden pokój, mamy przedsionek tutaj jakiś mały, gdzie właśnie jest łóżko rybaka, jego żony, jakiś mały stoliczek, no i oczywiście garderoba. Z drugiej natomiast strony mam jeszcze schody, dosyć strome schody wiodące już na strych, także stwierdziłem, że może inaczej, trochę inspiracją na te takie strome schody było to, że nie miałem tutaj miejsca oczywiście, ale poza tym mam jakby taki domek gdzieś tam na wsi u mojego dziadka i tam też są właśnie takie strome schody prowadzące na strych, coś w tym stylu, dosłownie strasznie mi się to z tym kojarzy, że właśnie gdzieś tam taki ciemny strych, widać jakiś stary, drewniany, coś w tym stylu, no i właśnie te schody takie prowadzące na ten ciemny strych, mega fajna sprawa właśnie. No i również małe rusztowanko, żeby gdzieś tam podtrzymać ten dach pod tym ciężkim, znaczy podtrzymać ten sufit pod tym ciężkim dachem, tak. Wejdźmy sobie na górę, no i zobaczymy, co tu nas jeszcze czeka. Mamy tu oczywiście strasznie dużo składowiska przeróżnego, no i też okna prowadzące gdzieś tam widok na zewnątrz. Z tej strony również troszeczkę oświetlenia, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz strych. Rozchodzi się w trzy strony, nic szczególnego, to co zawsze, czyli dużo miejsca na magazyny. Wychodząc na zewnątrz, możemy się udać już do drugiego domu, który chciałem wam dzisiaj pokazać, czyli właśnie tego biedniejszego, o którym wcześniej wspominałem, który jest dołączony tak naprawdę i nabudowany jednocześnie na tym sklepie rybaka. Jest to tutaj taka prawie że wieża, tak naprawdę, jak widzicie, troszeczkę tutaj wychodzi tak dachem jako wieża. Wcina się trochę też w dach od rybaka oczywiście.
No i gdzieś tam dach od rybaka też wcina się i w ten dom, bo zobaczycie, że on ma dosyć niestandardowy kształt. O tak. Schodząc tutaj tak naprawdę, jesteśmy na szczycie schodów, po których wcześniej tutaj wchodziliśmy. I możemy udać się za zaułek, gdzie oczywiście będzie prowadzona tutaj taka droga na wzniesieniu tak naprawdę. Będą tutaj dojścia do jakichś kolejnych domów, będą jakieś zejścia na dół, gdzieś wejścia jeszcze wyżej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to da tutaj oczywiście fajny klimat temu miejscu, bo gdzieś tam chciałbym, żeby też idąc w stronę centrum wyspy danej, żeby ta cała architektura tutaj się nabudowywała coraz to wyżej i wyżej i wyżej. Jakoby tutaj tego miejsca było mało, bo troszeczkę jest, wiadomo, bo jest, jednak są to malutkie wyspy, a tych zabudowań tak naprawdę ma być tu masa. Mam nadzieję, że seria wam się w ogóle spodoba. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić po sobie jakiś ślad, zostawiając łapkę w górę czy jakąś subskrypcję, bo bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. A my się udajemy do kolejnego domu. Jest to dom wielkiego myśliciela tak naprawdę, który troszeczkę zabłądził. Tak naprawdę mieszka w nieodpowiednim miejscu dla siebie, ale no jednak musi sobie jakoś tutaj radzić. No i klepie biedę, krótko mówiąc. Ogólnie tak, mamy tutaj wejście, które sugeruje, że po prostu osoba, która tutaj mieszka, nie do końca chce, żeby ktokolwiek dostawał się do jego domu, zabierał mu jakieś rzeczy z domu, bo takowe rzeczy się tu zdarzają. Kradzież to jest codzienna sprawa w tym miejscu. Także po prostu, kiedy ktoś by się włamał do tego domu przez te liche drzwi, natrafiłby tak naprawdę na jakiś mały składzik, mało wartych rzeczy, tak naprawdę prawie nic tu nie ma, jakieś tam ciuchy ewentualnie czy coś, no i tutaj są już bardziej ufortyfikowane drzwi do jego faktycznego domu. Tutaj ma on taki tak naprawdę przedsionek, który służy mu tylko, żeby się gdzieś tam rozebrać, ewentualnie wyrzucić tutaj jakieś tam mu niepotrzebne trochę bardziej rzeczy, żeby mu nie zagracały mieszkania, chociaż i takie są one dosyć puste. W każdym razie tak, możemy wejść już do środka. No i wchodząc do środka mamy dosyć niestandardowy widok, ponieważ wchodzimy tak naprawdę na ognisko. No i dlaczego ognisko w takim domu, gdzie jest dużo drewna i tak dalej, przecież mógłby się spalić, to jest oczywiście logiczne. Więc nasz tutaj mieszkaniec tego domu zbyt wielu pieniędzy nie ma. Także musi niestety korzystać z takiego licho zebranego tutaj ogniska, żeby co nieco podgrzać sobie jedzenie, które sobie gdzieś tam zbierze, czy to właśnie z ulicy, gdzieś kupując na jakichś targach, czy to właśnie zbierając je samemu w jakiś inny sposób. Generalnie ma też tutaj wiadro wody, którym może sobie podlać ewentualnie ognisko, gdyby się rozpalało za bardzo, żeby też oczywiście nie spalić sobie tutaj tego domu. Możecie sobie wyobrazić, że kiedy pali to ognisko, mnóstwo jest tutaj dymu, no więc łatwo da się udusić. Dlatego też ma tutaj właśnie drzwi, które sobie wtedy otwiera, no i cały ten dym gdzieś tam mniej więcej się ulatnia. No oczywiście jest tu ciężko wytrzymać, ale gdzieś tam mniej więcej ten dym się ulatnia właśnie gdzieś przez ten balkon, który tutaj wychodzi tak naprawdę na jedno z głównych przystani czy przesmyków tak naprawdę, przez które statki będą przepływać. No i gdzieś w tym miejscu w połowie będzie stać taka piękna brama, która będzie dzielić ten przesmyk na pół. No i żeby przepłynąć ten przesmyk, oczywiście trzeba swoje zapłacić, albo towarami, albo oczywiście pieniędzmi. Na tym generalnie to miasto polega, że najbogatsi w tym mieście to są po prostu osoby zbierające haracz za tutaj dostęp tak naprawdę do drugiej części świata, że tak mogę powiedzieć, ponieważ tak naprawdę to jest wielki podział w tym świecie. Jeśli statki chcą przepłynąć na południe czy na północ, muszą niestety płacić i tak to już tutaj wygląda. Tak też to wygląda, jeśli chodzi o ten dom. Oczywiście nie pokazałem wam wszystkiego. Nie wiem, czemu stąd wyszedłem. Ale jakoś coś dzisiaj mi się ciężko mówi. Z góry was przepraszam za to, jakbym się trochę plątał. I wiem, że mówię to późno. Tak, mamy jeszcze tutaj drabinę, która nas prowadzi na kolejne piętro do właśnie samej góry. Tutaj to muszę jeszcze troszeczkę bardziej sobie wystroić. Myślę, że trochę więcej drewna tutaj właśnie wsadzę, żeby też to jakoś ładniej ogarnąć. Ale mamy w tym miejscu właśnie już ostatni pokój, w którym nasz myśliciel tak naprawdę mieszka. Więc wchodząc po drabinie, no jak widzicie, biedna sprawa, na schody go nie stać, na piec go nie stać, na mało co go stać. Ma on tutaj bardzo mało miejsca na swoje ciuchy, bo prawie żadnych nie ma. Śpi on też na takim potarganym łóżku, przykrywa się jakąś ścierką czy szmatą, którą gdzieś znalazł tam właśnie przy ulicy. Także no mówię, straszne warunki. Ale no tak to niestety wygląda. Ma on tutaj swoje miejsce właśnie, gdzie zapisuje różne notatki właśnie dla swoich różnych przemyśleń, różnych projektów, które tutaj tworzy. No bo mówię,
Kościół po prostu trafił do niewłaściwego miejsca o niewłaściwym czasie, bo jest to wielki myśliciel, który po prostu żyje w czasach niestworzonych dla niego tak naprawdę. No i przez to niestety bardzo cierpi, ponieważ jest biedny i po prostu nikt go nie rozumie tak naprawdę i jego wielkich myśli. Dlatego tutaj po prostu sobie żyje w tym oto miejscu i stara się żyć z dnia na dzień, no i zapisywać gdzieś te myśli, żeby przeżyły po jego śmierci czy coś. No, w każdym razie tak to wszystko wygląda. Mamy tutaj dach, jego jeszcze ogarnę gdzieś tam później. No i też będziemy się zabierać powoli za tworzenie jakichś nowych tutaj rzeczy. Kiedy, tego nie wiem, ale mam nadzieję, znaczy generalnie spodobał mi się ten projekt, więc póki co będę go, mam nadzieję, prowadzić na przemian albo równolegle właśnie z serią RMCrafta. Zobaczymy, jak to będzie, bo tak naprawdę robię to, na co mam ochotę, a właśnie miałem ochotę na budowanie troszeczkę w Conquestie. W końcu po tak długim czasie nie zmuszałem się, ale bardzo chciałem. Z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wam, że oglądaliście. Tutaj mam jeszcze przyszły jakiś layout na budynek. Co to będzie za budynek, tego wam nie powiem. Jeszcze nie wiem do końca, ale myślę, że fajnie wyjdzie. W każdym razie wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i hejos!